Tkaczewski tenisista ziemny Kamil Gajewski, reprezentujący Sopot Tennis Club, wywalczył 2 złote medale w singlu i w deblu na halowych młodzieżowych mistrzostwach Polski w tenisie ziemnym. Zawody rozgrywane na kortach Mostostalu Zabrze zakończyły się w minioną niedzielę. W finale turnieju singlowego Gajewski pokonał 7-5 i 6-4 Patryka Królika z WTS Deski Warszawa. Drugi złoty medal wywalczył w deblu z Karolem Drzewieckim, zawodnikiem Grunwalda Poznań. Kamil z Karolem po emocjonującym boju pokonali parę Szymon Walków, Paweł Zawisza 4-6, 7-5, 10-8. Na Mistrzostwa Polski jedzie się z taką ostrożną pewnością siebie, bo nawet jeżeli jest się w gronie faworytów, to jednak kandydatów do tego mistrzostwa i chętnych jest wielu. Więc no, czułem, że gdzieś mogę tam być w czołówce, ale nie myślałem chyba, że mogę wygrać, bo w sumie byłem dopiero trzeci rozstawiony i losowanie też było niepomyślne w sumie, patrząc na drabinkę. Na początku pierwszy mecz gładko, w drugim już nie było tak pewnie. No, zagrałem z moim kolegą klubowym Adim Kowalskim, z którym gramy dosłownie codziennie treningi, więc to był taki mecz z podtekstem, bo znamy się bardzo dobrze i znamy swoje dobre i mocne słabe strony, więc to był taki mecz psychicznie bardzo ciężki, no ale udało mi się wyjść zwycięsko, więc się cieszę z tego meczu szczególnie. A potem były jeszcze 3 pojedynki, który z nich był najtrudniejszy? No zdecydowanie pojedynek finałowy, no to... Myślę, że ranga, że to był finał już z Polski, właśnie sprawiła to, że ten mecz był najcięższy psychicznie. Ten mecz finałowy był najcięższy. Graliśmy 2 sety, ale tak naprawdę prawie 2 godziny i była tak naprawdę walka do końca, więc to był najcięższy mecz. Jak czytałem relacje z tych mistrzostw Polski, no to musiałeś zmagać się z rywalami, którzy określani byli mianem rewelacji tych turniejów, którzy wcześniej eliminowali tych wyżej notowanych przeciwników. Czy faktycznie to były dla twoich rywali zawody takie super? No zgadza się, bo właśnie mój przeciwnik półfinałowy Piotr Śmietana ograł mojego partnera deblowego Karola Drzewieckiego niespodziewanie 6-6-3, gdzie Karol jest naprawdę już utytułowanym zawodnikiem. I jedynka w tym turnieju. Jedynka w tym turnieju oczywiście i chyba 7 w Polsce obecnie w seniorach, więc to była mega niespodzianka, ale fakt faktem zagrał naprawdę rewelacyjnie, więc to jest jak najbardziej adekwatne. Czy jeszcze przed tobą młodzieżowe Mistrzostwa Polski, czy to był twój ostatni start w tej kategorii wiekowej? Nie, jeszcze zagram w letnich młodzieżowych Mistrzostwach Polski, które odbędą się w lipcu prawdopodobnie. A z takich najbliższych planów to za 2 tygodnie występuję w Narodowych Mistrzostwach Polski już seniorów. A następnie zaczynam już wyjazdy takie bardziej europejskie, nawet w sumie światowe, bo wybieram się najpierw na taki challenger do Wrocławia, a następnie uderzam do Egiptu. Tam gra mi się najlepiej. Tam największe sukcesy póki co odnosiłem w zawodowym tenisie, więc tam się kieruję i obym pograł jak najlepiej. A na początku marca w roli widza czy w roli tego rezerwowego, jak to będzie w Ergo Arenie, kiedy będzie mecz Pucharu Davisa Polska-Argentyna? No mecz odbędzie się 4-6 marca i no mam cichą nadzieję, że mi się uda do tego składu się załapać, chociaż jest wielu chętnych, bo to też jest bardzo ważny mecz, bo w grupie światowej jeszcze nigdy nie graliśmy. No mam cichą nadzieję, że się uda, ale będzie ciężko. Na pewno ten sukces, te 2 złote medale mnie bardzo do tego przybliżyły.